Dzień dobry, nazywam się Ewelina Balcerak i jestem adwokatem w kancelarii prawnej Bies Legal w Kolonii. Postępowanie w sprawach rodzinnych przed sądami niemieckimi różnią się od postępowania w Polsce. Ja dzisiaj Państwu chcę przedstawić zarys najważniejszych informacji na temat rozwodu w Niemczech. Kiedy mogę się rozwieść? Aby doszło do rozwodu, małżeństwo musi ulec rozpadowi. Rozpad małżeństwa domniemywa się, jak małżonkowie żyją dłużej niż rok w separacji. Przyczyną, dlaczego małżeństwo żyje w separacji, nie ma znaczenia w niemieckim prawie. Co, jak separacja trwa krócej niż rok? Wtedy też rozwód jest możliwy. To są sytuacje, kiedy na przykład jeden z partnerów jest uzależniony od alkoholu lub narkotyków. Są to ciężkie sytuacje i ciężkie przypadki. Czy potrzebuje w ogóle adwokata? Strona wnioskująca o rozwód zawsze potrzebuje adwokata. Strona przeciwna nie musi go angażować. Tylko wtedy, jak stawia własne wnioski, wtedy też potrzebny jest adwokat na przeciwnej stronie. Czy możliwy jest wspólny adwokat? Wbrew powszechnej panującej opinii, to nie jest możliwe. Ten sam adwokat nie może reprezentować państwa, jak i państwa partnera. To nie jest dozwolone w niemieckim prawie. A jak długo trwa rozwód? Rozwód przed niemieckimi sądami trwa zwykle co najmniej 4 miesiące. Są też przypadki, gdzie rozwody trwają znacznie dłużej. Kluczowe jest, jak szybko są Państwo w stanie się porozumieć z partnerem. A co to tak zwany rozwód online? Zakończenie małżeństwa na mocy kliknięcia myszką w internecie nie jest możliwe. Konieczną przesłanką rozwodu jest obecność małżonków w sądzie. Co można załatwić online, to jest wymiana korespondencji z adwokatami, co nie oznacza redukcji kosztów. Więcej informacji na ten temat uzyskacie Państwo na naszej stronie internetowej www.bs-legal.pl. Dziękuję.